Witajcie kochani na kanale Iwi Tarot. Cześć, Iwi się kłania. Słuchajcie, to jest czytanko dla osób spod znaku wagi na miesiąc kwiecień 2022. A w ramach podziękowania za subskrypcję chciałabym ogłosić, że niebawem niektóre nagrania będą dostępne także te w wersjach rozszerzonych wyłącznie dla subskrybentów. Te standardowe pozostaną ogólnie dostępne, ale bez wszelkich dodatków czy rozszerzeń, czyli w takiej formie, jak są teraz, będą i tak wszyscy widzieli. Dobrze, to tyle w ramach ogłoszeń. A teraz zaczynamy czytanko na temat kwietnia 2022 dla Was, kochane wagi. No ja tutaj widzę, że w kwietniu będziecie mieć jakieś poczucie straty. Nie wiem co to znaczy, dlatego będziemy sobie dopowiadać, ale piątka kielichów, ona mówi, że wielu z Was, wiadomo, że nie wszyscy, ponieważ to czytanie jest ogólne, więc nie do każdego będzie pasowało, prawda? Więc tu chodzi o osoby, które nie potrafią pogodzić się z jakąś stratą, więc ciągle będą rozpamiętywać w kwietniu jakieś sytuacje i będziecie odtwarzać je na nowo i na nowo, i te scenariusze. To sprawi, że nie będziecie potrafić być tu i teraz, cieszyć się tym, co macie wokół siebie. Więc tutaj jest takie rozpamiętywanie, to jest jakiś żal, utrata, może to jest jakaś tęsknota za kimś. Wypatrywanie szczęścia, którego już dawno nie ma. Albo za kimś, kto pracuje gdzieś za granicą i nie możecie się spotkać z tą osobą i to was tak dobija, więc tutaj widzę taką energię właśnie w kwietniu. No a co spełni się u was, jakieś, jakieś wasze, przedsięwzięcia, może jakieś spotkania. Więc tutaj widzicie dziewiątkę kielichów. Tutaj jest ktoś bardzo się cieszy z jakiejś sytuacji. Słuchajcie, tutaj może to jesteś ty, ucztujesz, tutaj bawisz się, delektujesz się tym, co masz. Właściwie masz wszystko, czego do szczęścia ci potrzeba. Ale gdzieś tam za kimś tęsknisz, więc ale mimo to wszystko, czego pragniesz, to się spełnia w kwietniu. Może to mogą to być imprezy. To może być gdzie byś musiał, czy byś musiała uważać na spożycie alkoholu, żeby tego za dużo nie było, z przejedzenia, bo naprawdę możesz źle się potem czuć. Także tutaj widzę nadmiar tego wszystkiego. Jeżeli jesteś kobietą, to myślę, że spełni się twoje marzenie o jakimś mężczyźnie, jednak nie powinnaś brać go na serio, ponieważ to jest ktoś, kto lubi się bawić, ale nie brać rzeczy na serio, zbyt poważnie, tak? Więc to jest takie z mojej strony ostrzeżenie. A czym, co cię zasmuci? Co cię zasmuci? To, że poczujesz się oszukany czy oszukana, to, że nie wiem, albo to może być w pracy, słuchajcie, albo w jakimś związku. Hmm.
Może jesteś szefem i jacyś osoby po prostu zwalniają się z pracy, o czym ty się dopiero dowiadujesz i może cię to zasmucić. To może być również sytuacja, gdzie dowiadujesz się, że druga twoja połowa cię oszukuje i to również może być dla ciebie ciężkie. Co cię, z czego się cieszysz? Co cię uraduje? Ten świat. Świat mówi o... o spotkaniach, o rozmowach z kimś z zagranicy. Może pojedziesz gdzieś za granicę. Nie wiem w jakim celu. W każdym razie twoje jakby zamierzenia się spełnią. To jest kontakt. Możesz mieć kontakt z ludźmi nawet, słuchajcie, przez media społecznościowe, więc z całego świata również. Dla kogoś innego kończysz jakiś etap w życiu i rozpoczynasz nowy i cieszysz się, że to właśnie ci wychodzi, tak? A co ten pustelnik? Pustelnik, uważaj. Co musisz uważać na starszych ludzi? Uważaj, kieruj się intuicją, ona coś ci podpowie, przed czymś cię uchroni. Uważaj na siebie, jeżeli jesteś starszą osobą. No tak widzę tą kartę. A co ze zdrowiem? Tutaj widzę, w tej siódemce była udar, u kogoś wylew, coś z sercem, słuchajcie. Jakiś stan przedzawałowy. Także to właśnie może się zdarzyć u was w kwietniu. Coś z sercem, uważajcie na serduszko. A co będzie się działo u was, jak będziecie się czuć? No ja mam wrażenie, że bardzo dobrze. Ta gwiazda mówi o spełnionych marzeniach. To jest radość, szczęście, to jest w ogóle opieka sił wyższych nad tobą, wago, więc możesz czuć się swobodnie. Więc co by się nie działo, to pójdziesz za tą swoją gwiazdą, będziesz spełniać swoje marzenia. Być może co można by powiedzieć? Po prostu gwiazda mówi o spełnionych marzeniach, tak? A ty tak naprawdę wiesz, czego pragniesz, co chciałbyś, czy chciałabyś, by się spełniło. Może jakieś oczekujesz na jakieś ciekawe propozycje, które mogą być zupełnie dla ciebie zaskakujące i właśnie takie przyjdą do ciebie w kwietniu i to może być właśnie to radość, szczęście, to świętowanie, słuchaj, spełnienie marzeń. Tutaj widzę, że coś starego się zakończa i przychodzi coś nowego, więc będziesz spełniać swoje marzenia i to wszystko naprawdę idzie ku dobremu. Jeżeli chodzi o związek, to tutaj widzę, że jeżeli jesteś w związku, to naprawdę tutaj nie ma jakby tego ognia między wami. Tutaj w tym rycerzu widzę, że powinniście jakoś go wzniecić, przepraszam. Jeżeli jesteś samotną osobą, to ta karta mówi o młodym człowieku, który nagle może się pojawić i nagle zniknąć. Tutaj
też mówi o złych, jakichś nerwowych sytuacjach, więc słuchajcie, nie wiem, będziemy dopowiadać te karty. No i praca nam została. No w pracy jest tutaj sąd ostateczny, więc sąd ostateczny, to wiecie, jak to działa sąd. Będziesz się uwalniać od starych spraw. Przyjdzie coś nowego do ciebie, zupełnie z góry dla ciebie zaplanowanego, nie masz na to wpływu. Więc to może być nowa praca, nowy związek. Może pójdziesz na emeryturę, no nie wiem. W każdym razie te zmiany, jakie nadejdą u ciebie w pracy, będą mieć wpływ na dalsze twoje życie. To jakby nowy cykl, tak? I właśnie w tej pracy będziesz musiał zadecydować, jaką chcesz drogą pójść. Dobra, zobaczymy. Teraz będziemy dopowiadać, ok? Co cię tak martwi, Wago? Co będzie cię martwiło w kwietniu 2022 roku? Śmierć. Zakończenie czegoś, zakończenie jakiejś relacji, zakończenie jakiegoś etapu w życiu, to nagle przyszło i będziesz ciągle to rozpamiętywać. Kogoś możesz już więcej nie zobaczyć. To może dać jakby pogodzenie, będziesz musiała pogodzić się z jakąś stratą, co spowoduje u ciebie jakby równowagę, tak? Będziesz walczyć z tymi swoimi demonami. Jaka jest rada na ten miesiąc? Tutaj macie wisielca. Wisielec mówi, by no poczekaj z decyzjami i rozejrzyj się dookoła siebie, tak? Przeanalizuj sytuację, w jakiej się znajdziesz. Także tu bardzo pasuje właśnie do tego właśnie rozkładu, tutaj na ten kwiecień. Właśnie to... Nie, no ja rozumiem, że będziesz jakby zmartwiony, czy zmartwiona jakim tą stratą, ale myślę, że ona po prostu była dla ciebie potrzebna. Musisz coś zostawić, by zacząć coś nowego, tak? No dobrze. A co tutaj jest? Jakieś zamiary się tutaj spełnią. No zobaczcie, tutaj jest cesarzowa. Tutaj może być jakieś sytuacje, które po prostu ci wyszły. Jakieś zamierzenia, które wcześniej zacząłeś realizować. Czekasz i w kwietniu jakby zobaczysz owoce tej swojej pracy, będziesz mógł się tym cieszyć, czy będziesz mogła się tym cieszyć. Inna sytuacja, to widzę tutaj parę, tak, gdzie tutaj jest kobieta, która wie, czego chce, a tutaj jest mężczyzna, który tak trochę lajtowo bierze życie. No i co z nimi? I na to jeszcze królowa mieczy. Więc dwie kobiety na jednego mężczyznę. No. Przyszło mi do głowy, że nie będzie jakby się nudził ten ktoś. Może ty jesteś tym mężczyzną, może ty masz te kobiety do wyboru. Bardziej jedna poważniejsza, druga właściwie też wie, czego pragnie od życia. Jedna jednak tutaj w tej królowej mieczy, to jest ktoś taki, kto za bardzo nie lubi się bawić, trzyma cię na dystans, a druga z kolei jest ciepłą kobietą, która nadawałaby się na żonę i matkę, jednak ty jakby tego nie potrzebujesz, jeżeli jesteś mężczyzną. Możesz być jedną, jeżeli jesteś kobietą, to możesz być jedną z tych kobiet. Z
Słuchajcie, naprawdę różne są sytuacje, bo to jest czytanie ogólne, pamiętajcie o tym. No i co dalej? Co cię może ucieszyć? Tutaj jest właśnie ten świat. Ucieszyć. No tutaj mamy króla mieczy. Króla mieczy i szóstka. Szóstka kielichów. Ja bym powiedziała, że tutaj są jakieś podpisywanie umów z kimś z przeszłości. Z osobą z przeszłości. Coś się będziecie dogadywać. Być może dzięki jakimś mediom społecznościowym to są jakieś umowy, dogadywanie się. Może jakaś współpraca, praca. No nie wiem. W każdym razie coś tutaj, coś się wydarzy takiego, że będziesz się cieszyć z tego powodu i to rozmyślanie, jak to będzie dalej i tak dalej, no. Bo w kwietniu dopiero się rzeczy jakby zaczynają rozkręcać. To nie jest tak, że już. Tutaj jest właśnie ten wisielec, więc tutaj się wszystko jakby zaczyna od nowa, więc... To się rozkręci, ale w przyszłości, w kolejnych miesiącach, tak? A co cię zasmuci? Cały czas coś, no proszę. Znowu ta piątka kielichów. No to jest to właśnie rozpamiętywanie. To jak tutaj na początku przyszło, też była piątka kielichów. Ona właśnie, no, będziesz myśleć o tej stracie. Ktoś cię może skrzywdzić, ktoś oszukać. I ty naprawdę nie będziesz potrafiła sobie z tym poradzić. A czemu ten pustelnik do ciebie przyszedł? Na co uważać? Radość. I zaraz miecze. Coś może ci się wydawać, że jest wszystko super, pięknie, ładnie, a tu znienacka coś cię dobije. Nie wiem, co to może być. Będziesz musiała zwrócić uwagę na takie właśnie sytuacje. Może chodzi o tą zabawę, imprezę, co tutaj wcześniej była. Może jesteś terapeutą, i który cieszy się z jakiegoś powodu, ale ta radość może być przedwczesna. No dobra, a tutaj co z tym serduszkiem? O co tutaj chodzi? No proszę, tutaj ktoś... To jest siódemka mieczy. Słuchajcie, tutaj jest choroba, której wcześniej nie została jakby u ciebie zdiagnozowana. Ona się objawić może później, albo się objawiła teraz. To jest taka ukryta choroba, gdzie na początku po prostu nikt się nie zorientował, że jesteś chory, coś ci dolega. Dobra, zobaczymy, co tutaj, jak ty się tutaj czujesz. No proszę. Tutaj widzę szczęście. Ty się cieszysz tym, co masz. Tutaj właśnie ta gwiazda mówi o tym spełnieniu marzeń. Widzę, że tutaj chodzi o osoby, które mają pieniądze, które właściwie cieszą się... sytuacjami, no nie wiem, ty musisz wiedzieć, w jakiej sytuacji jesteś. W każdym razie tutaj widzę radość, spełnienie marzeń i właściwie delektujesz się tym, doceniasz to, co masz. No super, a tutaj w związku to jest zmęczenie. I jakby powolne, nie wiem, odejście, albo z jednej strony odchodzicie od siebie, lub to są rozmowy, dogadywanie się.
Ale ty już jesteś tym bardzo zmęczony. Nie masz jakby sił już na to, żeby znowu jakby te wszystkie sytuacje rozkminiać. No proszę, i tutaj jest giermek mieczy. No tutaj jest nerwowa sytuacja, bardzo nerwowa sytuacja. Tutaj może być o młodszą osobę od ciebie. Albo ktoś, kto to rozkręca po prostu taką atmosferę. No a co tu w pracy? W pracy. To jest nowa praca. To, co stracisz, jakby zmienisz to, co tam podejmiesz jakieś decyzje w kwietniu. Tutaj widzę asa kielichów, czyli to są nowe przyjaźnie, nowa praca, nowe przedsięwzięcie. Będziesz zadowolony czy zadowolona z tego, co chcesz zrobić. Proszę, zajęcie się swoją jakby pasją i właściwie tu widzę kogoś, kto zajmie się właściwie pracą i tylko pracą, bo to jest nawet pracoholizm w tej karcie. Także myślę, że jakby widzę tutaj kogoś, kto ucieka w pracę, bo związek po prostu się rozwala. Albo to są po prostu różne sytuacje. Wy musicie wiedzieć, co do Was pasuje, tak? Dobra, kończę już. Mam nadzieję, że to czytanko Wam się podobało. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, komentarze, lajki. I do następnego razu. Trzymajcie się, pa!